Od wielu miesięcy, myślę, że też mniej więcej od roku, trwały mozolne prace nad przystosowaniem tej części budynku, która to część była zajmowana przez administrację OSIR-u, tudzież była wynajmowana jeszcze do innych celów, na potrzeby bardzo w sumie wymagające, jeśli chodzi o standardy, internatu czy bursy, bo różnica właściwie polega tylko na tym, jaka jest formuła prawna, a nie jaka jest funkcjonalna rola takiego miejsca. Mamy, proszę Państwa, wobec tego piękny obiekt w centrum Wałbrzycha, bo o to Wam chodziło, żeby to był obiekt, który zabezpieczy pierwsze liceum, drugie liceum, energetyka, trzecie liceum i inne jeszcze szkoły. Budynek 4 piętra, do zamieszkania są 3 piętra, 2 skrzydła zachodnie i wschodnie i na poziomie tych skrzydeł mojej wycieczki już dzisiaj kilkunastokilometrowej po tych piętrach i z obliczeń jest to 20 pokoi, w sumie dwuosobowe pokoje i maksymalnie czteroosobowe, trójek właściwie nie ma. 50 miejsc mieszkalnych na korytarzach, nowoczesne łazienki, nowoczesne toalety, wszystko w zasięgu ręki młodych uczniów, którzy tutaj będą mieszkać. Są również czujniki dymu, są również monitory na korytarzach, czyli wszystko jest zabezpieczone od takich spraw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Za miesiąc to będzie kosztowało, sam koszt pobytu to jest 100 zł. 10 zł stawka dzienna wyżywienia. Ponieważ dzieci na zasadzie rozporządzenia, które mogą płacić tylko za wsad do kotła. Więc 10 zł to jest wyżywienie całodzienne, śniadanie, obiad, kolacja. Obiekt nowoczesny, jeden z niewielu w kraju takiego standardu, jak tutaj jest. Państwo, jak przejdziecie się, zobaczycie, jaki jest standard. Nie jeden hotel mógłby się nauczyć tego, jak tutaj to wygląda. I proszę Państwa, jeszcze raz mówię, obiekt bezpieczny, całodobowy, całotygodniowy. Jeśli Państwo możecie przekazać to osobom, które będą zainteresowane, oddając tu dzieci, mogą spać spokojnie, bo ich dzieci będą pod bardzo dobrą opieką.